Witajcie w Hypo, na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś poruszę istotny temat w naszej branży – własna studnia. Często pytacie nas o to zagadnienie. Dzisiaj opowiem Wam, czy warto posiadać własną studnię, nawet gdy mamy podłączony wodociąg, oraz na co zwrócić uwagę, aby przedłużyć żywotność pompy do wody. Zapraszam. Pompa jest sercem każdego systemu wodnego, czy to będzie zasilenie domów, czy systemów nawodnienia. Pompa odgrywa kluczową rolę. Po prostu funkcjonowanie bez dostępu do wody jest niemożliwe. Dlatego warto mieć dostęp do własnej studni, nawet przy podłączonym wodociągu miejskim czy gminnym. Świadomość potencjalnych zagrożeń i możliwych przerw w dostawie wody z różnych przyczyn powinna nas skłonić do działania. Wodociągi i elektrownie, delikatnie mówiąc, mogą być bardziej podatne na awarie w najbliższych latach. Klienci z Ukrainy uświadomili nas, jak zwiększyło się zapotrzebowanie na własne studnie w trudnych czasach. Gdy będziemy odwlekać decyzję o wywierceniu studni i instalacji pompy, może się okazać, że czas zadziała na naszą niekorzyść. Wzmożone zainteresowanie studniami w sezonie zwykle śrubuje ceny usługi. Terminy rezerwacji firmy studniarskiej będą odległe. Z dostępnością rozsądnych modeli pomp również bywa tak sobie w pełni sezonu. Polecam rozsądne podejście do tematu i rezerwację terminu zawczasu. W okresie niepewności geopolitycznej osoby przewidujące i chcące zabezpieczyć się na przyszłość planują uniezależnienie się od zewnętrznych czynników ryzyka. Wiercą studnie, kupują pompy, instalują fotowoltaikę i magazyny energii. Mimo że niektórzy mogą wątpić w korzyść takiej inwestycji, uważając, że zagrożenie jest znikome, to mimo wszystko posiadanie własnego źródła wody oferuje znaczące oszczędności. Cena wody w zakładach komunalnych stale rośnie. Woda z własnej studni do zasilenia domu i podlewania, tłoczona pompą elektryczną przy wsparciu paneli fotowoltaicznych, może być znacznie tańsza, a nawet darmowa w porównaniu do właśnie tej z wodociągu. Kluczowe jest inwestowanie w wysokiej jakości pompy, które są energooszczędne, niezawodne, a najlepiej sterowane sterownikami inwerterowymi, falownikami. To gwarantuje długotrwałe oszczędności i bezawaryjność. Wiele osób posiada także zapasową pompę w garażu, aby w przypadku awarii szybko ją wymienić. Coraz większą popularnością cieszą się również pompy ręczne, których sprzedaż wzrosła ponad 150% w ciągu ostatnich 2 lat. Takie pompy mogą być montowane równolegle z pompami elektrycznymi, a w naszej ofercie można znaleźć nawet takie modele, które są zdolne zasysać wodę z głębokości aż 29 metrów. O takiej pompie nagrałem osobny materiał. Koniecznie zerknijcie, jeśli ten temat Was interesuje. Przy okazji zachęcam do pozostawienia lajka i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnego odcinka na naszym kanale. Zapraszam. Okej, omówiliśmy już kwestię posiadania własnej studni i pompy. Także warto. Warto. Teraz skupmy się na tym, jak dbać o te elementy, aby służyły nam jak najdłużej. Proste, ale kluczowe kroki mogą zapobiec blokadzie dostępu do wody. Po pierwsze, w przypadku studni głębinowej i montowanej w niej pompy głębinowej niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni między ściankami studni a pompą. Ze względu na rodzaje gruntu na danym terenie i możliwość osiadania gruntu, rura studzienna może się wykrzywić, co grozi zakleszczeniem pompy. Dochodziło do takich przypadków, że nie dało się wydostać pompy ze studni. Pomyślmy o tym zawczasu. I tak, do studni 100-110 mm planuje się pompy 3,5 calowe, do 125 4 calowe. Pompę głębinową warto zawiesić na nienasiąkalnej lince żeglarskiej lub nierdzewnej inox, która nie ulegnie zniszczeniu w wodzie w przeciwieństwie do zwykłego sznurka. Wyciąganie pompy za kabel elektryczny może skończyć się jej zerwaniem, co uniemożliwi jej wydobycie. To niefajna sytuacja, gdy elektryczne urządzenie spoczywa na dnie studni. Aby chronić naszą pompę i studnię zarazem, zaleca się zamknięcie rury studziennej specjalną głowicą studniarską z uszczelką. Niby oczywista i banalna rzecz, ale wierzcie mi, że spotkałem się dość często z sytuacją, że studnia nakryta była tylko jakąś folią czy szmatą. Głowica studni zapobiega przedostaniu się do studni niepożądanych zanieczyszczeń, ziemi, kamieni czy drobnych płazów oraz, co najważniejsze, zanieczyszczonej gruntowej wody, która może zawierać nawozy czy, co gorsza, bakterie. Głowica nie tylko chroni przed zanieczyszczeniem, ale i przed złodziejami. Posiada specjalne śruby, które zniechęcają do pozyskania przez złodzieja naszej pompy. Aby zapewnić długotrwałą pracę pompy, kluczowe jest jej odpowiednie sterowanie. Nieprawidłowy dobór wielkości zbiornika w zestawie z hydroforem może skutkować częstym wyłączaniem i włączaniem urządzenia, co skraca jego żywotność.
wodność. Użycie nieodpowiedniego systemu sterowania może prowadzić do zbyt szybkiego zużycia się pompy. Istotnym elementem w układach z pompami ssącymi jest filtr, który wyłapuje zanieczyszczenia z wody i chroni pompę oraz cały układ. Brak filtra lub użycie filtrów o niewystarczającym przepływie może prowadzić do uszkodzenia wierników i obniżenia wydajności pompy. Regularne sprawdzanie i czyszczenie filtrów jest niezbędne do zachowania optymalnej pracy pompy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który sprawi, że nasz układ będzie działał długo i niezawodnie, to zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. Praca pompy bez wody, tak jak wyjęcie ryby z wody. Po kilku minutach kaplica. Aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń, stosujemy właśnie specjalne zabezpieczenia, które wyłączy pompę w razie spadku poziomu wody. Następna rzecz, bardzo ważna. Odpowiedni dobór mocy pompy do rzeczywistych potrzeb. Zbyt wydajna pompa może niszczyć studnię i nieefektywnie zużywać energię, podczas gdy pompa o zbyt małej mocy nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania, co również wpłynie negatywnie na jej żywotność i wydajność systemu. Na koniec ostatnia rzecz. Aby cieszyć się niezawodnie systemem przez lata, zdecydujmy się na markowe urządzenia. Ich jakość znacząco różni się od bazarowych pomp, które co prawda są tanie, ale ich jakość odbiega od choćby minimalnych standardów. Podsumowując, kluczowe dla długotrwałej i efektywnej pracy systemu nawodnienia i wodnego w domu jest inwestycja w wysokiej jakości sprzęt, prawidłowa instalacja i regularna konserwacja, a także zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Serdecznie zapraszam do pozostania na kanale Hypo, bo to kopalnia wiedzy technicznej w tematce techniki pompowej. Zostawcie suba i lajka, aby nie przegapić kolejnego odcinka, bo już za tydzień porozmawiamy o sytuacji, gdy pompa zaczyna nam słabo pompować. Co wówczas robić? Zapraszam już dziś. Hypo. Praktycznie o pompach.